Tuż po starcie, na torze wyścigowym za samochodu Tonego ukazuje nam się szyld z napisem Maximilian Favreau. Co ciekawe, reżyserem filmu jest John Favreau, co mogło być puszczeniem oczka w jego stronę, natomiast po głębszym researchu możemy dowiedzieć się, że John ma syna o imieniu właśnie Max. Scena otwierająca drugą część Ironmana, pokazująca Vanko tworzącego swój strój, jest niemalże identyczna jak scena z pierwszej części, gdzie Tony w środku jaskini tworzył swój pierwszy strój Ironmana. Chłopiec w masce Ironmana, jak później przyznał Tom Holland, to młody Spider-Man. Peter w filmie Homecoming nawet pokazuje miejsce, w którym odbyło się Expo. Nawet mamy słodki moment, kiedy Tony poklepał go po głowie, jeszcze nie wiedząc, że kiedyś będą współpracować. Wśród uczestników Expo mamy mnóstwo kamuflaży. Reporterka, w którą wcieliła się Olivia Munn, to Chess Roberts, która była reporterką w komiksach Marvela. Przewija się również prawdziwy dyrektor generalny Oracle, Larry Ellison. Stan Lee, którego oczywiście nie mogło zabraknąć, pojawia się jako Larry King. Zdjęcie, które zostało zrobione Tonemu i Pepper w Monako, pojawia się później w wieży Starka w pierwszej części Avengersów. W scenie schwytania Vanko przez policję widzimy, jak Tony niszczy jego reaktor łukowy. Możemy zobaczyć tam, że moc, jaką generuje, to około 1,8 GJ na sekundę, podczas gdy reaktor, który stworzył Tony z odpadów w jaskini, dysponował mocą 3 GJ na sekundę. To pokazuje nam, na jak zaawansowanym technologicznie poziomie jest Tony Stark. Ukazuje nam to również scena, w której władze Stanów Zjednoczonych dysponujące najlepszymi naukowcami nie są w stanie stworzyć stroju Ironmana i próbują go od niego wymusić. Co również jest ciekawe w tej scenie, to telefon Tonego. Widzimy na nim kilka aplikacji, takich jak ta dotycząca Expo Starka, tarczy, ale przede wszystkim ta z napisem Illuminati. Jest to nawiązanie do komiksów Marvela, The New Avengers Illuminati, w skład w których wchodził właśnie m.in. Iron Man, Professor X czy Doctor Strange. Na tej mapie w tle znajdziemy dwa easter eggi dotyczące pewnych lokalizacji. Ten punkt to Wakanda, sekretny naród rządzony przez Czarną Panterę. Drugi z nich to miejsce na Grenlandii, gdzie Kapitan Ameryka był zamrożony przez 70 lat. W tej skrzyni, którą Tony dostał od Fury'ego, z rzeczami należącymi niegdyś do ojca Starka, możemy zobaczyć komiks Kapitan Ameryka numer 1. Po wyciągnięciu Vanko z więzienia, Justin Hammer sprowadza go do swojego lśniącego, białego hangaru, który w rzeczywistości jest wnętrzem hangaru SpaceX. Nic w tym dziwnego, że Elon Musk wypożyczył swój hangar, skoro osobiście pojawił się również w filmie. W paszporcie Ivana Vanko widnieje nazwisko Boris Turgenev. To nazwisko pojawia się również na jego kombinezonie ekipy serwisowej na torze wyścigowym. W komiksach Boris Turgenev pojawiał się jako gość, który przejął Crimson Dynamo, czyli zbroję zbudowaną przez ojca Ivana Vanko, Antona. Natomiast zdjęcie, którego użyto w gazecie podczas aresztowania Vanko, to prawdziwe zdjęcie Mickey'ego Rourke, zrobione podczas aresztowania go w związku z jakimiś dragami. Ta ekipa jest sponsorowana przez Roxxon, czyli konglomerat energetyczny Marvela, który pojawia się w pierwszym filmie Ironmana. W tej scenie, kiedy Vanko tworzy swój pierwszy reaktor łukowy, na ścianie widzimy sporo artykułów, w większości dotyczących Ironmana / Tonego Starka. Niektóre z nich pojawiły się w pierwszej części Ironmana, jak na przykład ten z Forbesa. Jednak to, co jest ciekawe, to że jeden z nich został napisany przez Roba Downa, co jest sprytnym nawiązaniem do prawdziwego nazwiska aktora, który gra Tonego Starka, czyli Roberta Downey Jr. W siłowni Tonego mamy ukłon w stronę pochodzenia Happy'ego, gdyż w komiksach był on bokserem. Tutaj, kiedy Tony postanowił przebić się przez sufit, wdając się w bójkę ze swoim ziomeczkiem, możemy zauważyć, że Pepper naturalnie, jak każdy człowiek, po prostu się przestraszyła. Natomiast Natasha, która wciąż była pod przykrywką i nikt nie wiedział, że jest ona czarną wdową, widząc niebezpieczną sytuację, od razu przyjęła pozycję gotowości do walki. Naprawdę świetne prowadzenie postaci i przywiązanie uwagi do każdego detalu w filmie, nawet takiego jak ten. Kiedy Nick Fury w końcu ujawnia prawdziwą tożsamość Nataszy Romanow, wspomina również, że ma na głowie większe sprawy niż Tony w południowo-zachodnim regionie. Fury zaspoilerował nam tym to, co zobaczymy dopiero po napisach, czyli Mjolnir. Thor był następnym filmem po drugiej części Ironmana. W finałowej walce Iron Man użył swojego słynnego laseru, który można użyć tylko raz. Detal, który mogliście tutaj przegapić, to te dwa ładujące się paski oraz podświetlone rękawice kombinezonu. Marvel zaspoilerował nam to, co Tony dopiero zamierzał zrobić. Kolejny raz, kiedy reżyser puszcza oczko w stronę widza, spoilerując coś, co jeszcze się nie ukazało na ekranie, to scena, w której mogliśmy zobaczyć hologram pewnej walizki. Czyli tak naprawdę hologram piątej generacji stroju Ironmana, który został nam pokazany w filmie dopiero 15 minut później.
Zegarek, którym Tony płaci za truskawki dla Pepper, to prawdopodobnie ten sam, który Obadiah Stane dał Starkowi w prezencie w pierwszej części Iron Mana. Kiedy Ivan Vanko włamuje się do systemu War Machine, możemy zobaczyć, że język interfejsu zmienia się z angielskiego na rosyjski. Scena, w której Tony na nowo odkrywa nowy pierwiastek, w ostatecznej wersji filmu została nieco skrócona. Natomiast na YouTubie możemy znaleźć pełną wersję tej sceny, w której Tony prosi Jarvisa o znalezienie wszystkiego na temat projektu Pegasus, Exodus i Goliath. Tap the Oracle Grid. I need some stuff out of storage. Give me everything from projects Pegasus, Exodus and Goliath. Ale czym one w ogóle są? Projekt Pegasus zawierał w sobie silnik Lightspeed, który był specjalnym elementem technologii Kree, zasilanym przez Tesseract i został nam przedstawiony w filmie Kapitan Marvel. Projekt Exodus to tajne badania tarczy nad mutantami. Natomiast projekt Goliath to naukowy projekt tarczy prowadzony przez Hanka Pyma, polegający na eksperymentowaniu z cząstkami Pyma. A więc podczas tworzenia dopiero zaledwie drugiej części Ironmana, MCU wiedziało już o swoich planach na kilka lat w przód. Jak wiemy, Tony steruje Jarvisem poprzez klaskanie lub strykanie palcami. W scenie, w której wściekła Pepper wpada do jego labu, ponieważ oddał całą ich kolekcję sztuki skautom, widzimy, że Tony pstryka palcami, a za nim zapala się światło. Kolejny mały detal, który pokazuje nam, że Marvel dba o każdą drobnostkę. Chwilę przed Expo Starka Justin Hammer pyta się Vanko, co drony będą w stanie zrobić na prezentacji. Vanko odpowiedział, że jest w stanie sprawić, aby drony, cytując, salut, co oznacza, że będą w stanie salutować. I can make salute. No jednak nie do końca. Salut w języku rosyjskim, skąd pochodzi Vanko, oznacza sztuczne ognie, do czego w sumie Vanko doprowadza na samym końcu filmu. Sekretarka, którą widzimy w biurze Tonego, to Bambi Arbogast, wieloletnia asystentka Tonego w komiksach. Natomiast DJ AM, z którym pijany Tony zbija żółwika, to Adam Goldstein, który niestety zmarł przed premierą filmu. Przechodząc do napisów końcowych, możemy zobaczyć mały hołd ku jego pamięci.